też się dopytam, jak to jest możliwe. Myśmy zasiedli tutaj na tej scenie po tym, jak dobiegł końca koncert Pamięci Powstania Warszawskiego. I to rodzi we mnie ten dysonans poznawczy. Jak to jest możliwe? Wczoraj 100, może 150 i kto da więcej tysięcy ludzi na ulicach stolicy. Jak to możliwe, że dajemy sobie to robić? No bo jednak dajemy. Bo jednak prowadzone działania opóźniające nie dają poza przedłużaniem się pewnych złudzeń, nie dają absolutnie żadnej gwarancji, że się autorzy tej operacji przed czymkolwiek cofną. Kimkolwiek są ci autorzy, bo przecież tutaj w Warszawie, tu w Polsce, no to Państwo rozumiecie świetnie, że mamy poziom podwykonawczy, mamy akwizytorów, jak mówi Pan redaktor, rola eliksiru, mamy ludzi, którzy nie wnikam, z jakich przyczyn wykonują swoje zadania. Nie wnikam, bo już właśnie skończyłem z zastanawianiem się nad tym, kto jest i ile razy kupiony, sprzedany, kto się zwyczajnie wystraszył, a kto jest entuzjastą i bardzo głęboko w to wierzy. Przestałem się nad tym zastanawiać, jakie są motywy, bo te motywy to ewentualnie może ich, mam nadzieję, jakiś sąd będzie kiedyś dociekał i dopatrzy się lub też nie jakichś okoliczności łagodzących, ale żeby były jakieś sądy, no to trzeba by to jednak wyhamować. Pytanie, jak to jest możliwe, że naród, już wprawdzie pojawia się wątpliwość, czy dalej naród, czy już tylko materiał etnograficzny, ale załóżmy, że w jakiejś części naród, w państwie jednak tysiącletnim, że daje sobie to robić, że daje się tak tresować. Ja to przeżywam, dzielę się z Państwem tym przeżyciem. Staram się, żeby to na koniec, na co dzień mnie nie dezorganizowało w działaniu, ale nie mówcie Państwo tego nikomu, ja to głęboko przeżywam, że to się w ogóle dzieje. I może jeszcze tak powiem, że przeżywam to tym bardziej, im bardziej w obiegu są właśnie jakieś wzruszające pieśni i piosenki, im bardziej w obiegu są żołnierze wyklęci i właśnie masy patriotów celebrują rocznicę odzyskania niepodległości, tym bardziej robi to na mnie wrażenie. Mam wrażenie, że cała ta operacja jest prowadzona pod fałszywą flagą, tylko że w tym wypadku ta fałszywa flaga jest biało-czerwona. Robi nam to rząd, który nie wciąga na maszt czerwonej flagi z hakenkreuzem czy z sierpem i młotem, tylko wciąga biało-czerwoną. Wczoraj maszerowaliście Państwo, bo przypuszczam, że się nie mylę, że przynajmniej znaczna część audytorium widowni dzisiejszego wieczora brała udział w tym marszu, a może innych marszach w innych miastach, a w tym samym, prawie tym samym czasie zamaskowany prezydent nadawał ordery Orła Białego zamaskowanym laureatom w asyście zamaskowanych żołnierzy. Jak to jest możliwe? Jak to jest? Więc może na ten temat, zanim oddam mikrofon Wojciechowi Sumnińskiemu, no to ponieważ jesteśmy w gronie tak elitarnym, prawda, kto doczekał mimo tego opóźnienia, jesteśmy w elitarnym gronie, no to pomilczmy chwilę, parę sekund nad tym faktem, jednak zadziwiającym, że w ogóle, że oni nam to robią, to raz, że my jednak dość powszechnie na to przyzwalamy, z różnych przyczyn. Ja nie wnikam i nikogo tutaj nie pouczam i nikomu nie mówię, jak ma się zachować i jak ma się postępować, ale fakt jest faktem i że tylu z nas dorabia do tego rozmaite teorie, a po czwarte,
że właśnie nie przeszkadza nam to celebrować pamięć husarii, szarż zwycięskich, bohaterskich zrywów i walk i knucia wielopokoleniowego. My to wszystko celebrujemy, to jednak jest moment, w którym nabrzmiała, może to tak, bo tu celebrujemy książkę, ale nabrzmiała pewna schizofrenia narodowa, szanowni państwo. Pewna schizofrenia narodowa. To nie jest tak, że są jacyś, prawda, napastnicy, zaborcy, agresorzy, okupanci i my, prawda, zdrowy, niepodległy naród, który jak oka w głowie strzeże swojej suwerenności. Operacja pod fałszywą biało-czerwoną flagą tu się dokonuje. I to mnie smuci, martwi i jeży włos na głowie. Ale bez smutków ta książka właśnie odpowiada, drogi Grzegorzu, jak skończysz, na te twoje wszystkie dolegliwości. Więc zachęcamy tym bardziej po sięgnięcie po książkę Kulisy manipulacji. I pytanie teraz do Wojciecha Sublińskiego. Tutaj nawiążę do tego, co powiedział Jarosław Kornaś, że mamy dwie równoległe rzeczywistości. I zrobi pan chyba, no naprawdę, nie wiem czy wszystko, ale bardzo wiele ku temu, żeby pokazywać Polakom prawdę o fundamentach III Rzeczpospolitej, o Bronisławie Komorowskim, o śmierci Andrzeja Lepera. Część ludzi jest przekonanych, ale wciąż bardzo duża część Polaków niestety śpi. Jak do nich dotrzeć? Jak możemy my dzisiaj tutaj wszyscy, czy dziennikarze, czy politycy, czy publicyści, dotrzeć do Polaków? Przede wszystkim dobry wieczór Państwu. Chociaż może zanim powiem dobry wieczór, powinienem powiedzieć dziękuję. Dziękuję bardzo gospodarzom tego wspaniałego wieczoru. Dziękuję organizatorom i wszystkim Państwu za to, że możemy tutaj razem się spotkać. Proszę Państwa, to pytanie, które przed chwilą padło, to pytanie, które zadał Grzegorz Braun, jak to możliwe? To jest pytanie, które ja sobie zadaję w zasadzie każdego dnia od bardzo, bardzo wielu lat. To jest pytanie, które przez 25 lat uprawiania tego zawodu dziennikarza śledczego gdzieś pobrzmiewa we wszystkich tych działaniach, które w różnych gremiach ostatnio przez kilka lat z Tomkiem Budzyńskim, majorem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, byłym szefem delegatury tej służby w Lublinie, zadajemy sobie i mimo, że wydaje się, że mamy dostęp do dość szerokiej wiedzy, często nie znajdujemy odpowiedzi. Proszę Państwa, po raz pierwszy to pytanie zadałem sobie wtedy, kiedy poznałem Andrzeja Witkowskiego. Był świeżo po odsunięciu od prowadzenia sprawy dotyczącej najgłośniejszej, najbardziej tajemniczej zbrodni PRL, jaką było zamordowanie księdza Jerzego Popiełuszki. Człowiek, który nigdy nie poniósł procesowej porażki, który osiągał same sukcesy, 300 spraw zabójstwa i inne poważne przestępstwa, 300 wyroków skazujących, chyba najskuteczniejszy prokurator w Polsce i nie daje mu się dokończyć śledztwa w momencie, w którym dociera do 6 świadków tej zbrodni, o których opinia publiczna nie ma zielonego pojęcia. 6 funkcjonariuszy Wojskowej Służby Wewnętrznej, którzy podążali za ekipą Piotrowskiego, pękali Chmielewskiego. On pozna ich nazwiska, poddaje ich przesłuchaniu z Bydgoskiego, wtedy już byli w WSI, z bydgoskiej siedziby w WSI i natychmiast zostaje odsunięty od tej sprawy. 6 osób, które były na miejscu zbrodni. A później ta sprawa potoczyła się w dramatyczny sposób. Proszę Państwa, 31 lat mija od rozpoczęcia tego śledztwa w tym roku. Minęło 31 lat. Za chwilę będziemy mieli 40 lat od śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Proszę Państwa, to śledztwo nadal trwa. Nie wiem, czy opinia publiczna ma świadomość. Najdłużej trwające śledztwo w Polsce. Podobno wolnej. Dlaczego trwa? Bo gdyby to śledztwo zakończyć, to opinia publiczna i skierować sprawę do sądu poznałaby fakty, do których dotarł Andrzej Witkowski. Na przykład taki oto fakt. W ramach tego śledztwa dotarł do faktu, że Geremek Mazowiecki, Tuzy III RP, tuż przed pogrzebem księdza Jerzego, spotykają się z Mazowieckim, z Rakowskim, Jaruzelskim, Kiszczakiem i to 5-osobowe gremium ustala, że ta sprawa nie będzie wyjaśniana i że trzeba budować nową rzeczywistość. Skąd wiemy? Bo Kiszczak to nagrywał, Andrzej Witkowski dotarł do fragmentów tego nagrania i na swoim śledztwie. Innymi słowy, gdyby ta sprawa trafiła do sądu, Państwo byście poznali to nagranie i setki innych materiałów. Gdyby to śledztwo umorzyć, Państwo też byście poznali, bo śledztwo umorzone jest jawne. Ale dopóki trwa, jest tajne. Więc może tak sobie trwać jeszcze wiele lat. Sprawa przechodząca z ojca na syna, aż
My wszyscy poumieramy i może gdzieś kiedyś dopiero historycy dotrą do tej sprawy. Można powiedzieć, pierwsza teoria spiskowa. Jeżeli jest to teoria spiskowa, to czemu nie pozwolą nam, państwu, to jest państwa własność, poznać tych materiałów? Można powiedzieć, to zapoczątkowało moje spojrzenie zupełnie inne niż do tego momentu na rzeczywistość III RP i tak zwanej wolnej Polski. Później takich spraw było wiele. Bronisław Komorowski, zastanawiałem się powielokroć, jak to się stało, że człowiek, który zawiązał przestępczy związek z funkcjonariuszami nie tylko polskich służb specjalnych, ale przestępczy związek także z funkcjonariuszami obcych służb specjalnych, na przykład z Siergiejem Kopylowem, jako minister obrony narodowej dokonał rzeczy absolutnie przestępcze. Proszę Państwa, nie mówi tego Wojciech Smoliński. Uniewinniający mnie w drugiej instancji sąd okręgowy czy osobowym składzie w sprawie nazwanej przez media aferą marszałkową stwierdza, że ta sprawa musi mieć ciąg dalszy, ale już nie ze mną w roli głównej jako oskarżonego, bo zostałem uniewinniony prawomocnie, tylko z Bronisławem Komorowskim, że powinien być nowy proces i sąd kieruje do prokuratora generalnego zawiadomienie o wszczęciu postępowania w tej sprawie. Rzecz się dzieje w symboliczny dzień, 1 września 2016 roku, kiedy kończy się moja sprawa i powinna rozpocząć się sprawa Komorowskiego. Podkreślam, nie mówię tego ja, to sąd w trzyosobowym składzie kieruje zawiadomienie do prokuratora generalnego tej nowej rzeczywistości, którą mamy do dziś. I co się dzieje z tą sprawą? Mamy rok 2021. Słyszeliście Państwo o jakimś postępowaniu karnym dotyczącym Bronisława Komorowskiego? Ja nie słyszałem. Człowiek, który doprowadził do wielu tragedii, już nie tylko do wielomiliardowych defraudacji, ale za tymi tragediami stała krzywda i śmierć ludzi. To jest coś niebywałego. Następna historia, można powiedzieć, spiskowa, ale nie spiskowa. Człowiek, który właśnie wrócił do Polski, który chce nam budować nową rzeczywistość, marzy mu się chyba prezydentura, to jest człowiek finansowany przez wywiad niemiecki BND. Przecież mówię to do kamery i napisałem to w książce. Biegał za Donaldem Tuskiem, wysłaliśmy mu 20 pytań po wszystkie możliwe adresy. Kiedy zobaczył mnie ostatnio w Sejmie, to po prostu uciekł. Ja się nie boję procesu z Tuskiem. To Tusk się boi takiego procesu, proszę Państwa. To jest coś niebywałego. Człowiek finansowany przez niemiecki wywiad BND. Człowiek, który brał brudne pieniądze w reklamówkach z afery FOS. Człowiek, który brał pieniądze od gangsterów, bracia Stajszczakowie. Kto z Państwa chce, niech sobie wygoogluje. Jeden z nich jest do dziś ścigany listami kończymi po całym świecie. Przecież ja tu mówię konkrety. Nie mówię o tym, że wydarzyło się coś, gdzieś, ale nie mówię co i gdzie. Mówię nazwiska. Mówię konkrety, patrząc w obiektyw kamery. Bracia Stajszczakowie, jeden z nich do dziś jest ścigany listami kończymi po całym świecie. Sponsor Donalda Tuska, człowieka, który ma nam budować nową rzeczywistość. Teoria spiskowa? Sprawdźmy tą teorię spiskową. Niech Donald Tusk odpowie na te pytania. Albo niech poda mnie do sądu. Proszę Państwa, to nie jest teoria spiskowa. Takich historii mamy wiele. Wspomniana tutaj śmierć Andrzeja Lepera. Człowiek idzie na tamten świat. Cała rzeczywistość przed nim. Wszystkie sprawy tego świata odchodzą na plan dalszy. Popełnia samobójstwo w jak niezwykły sposób. Wiesza się w taki sposób, że nie zostawia śladów na odcisku, żadnego odcisku palca na krześle, który zanosi do łazienki, staje na tym krześle, własnymi rękami, nie mając rękawiczek na tych dłoniach, zakłada pętlę na szyję, po czym odkopuje to krzesło, nie zostaje na tym krześle żaden ślad odcisku, nie zostaje na tym sznurze, popełnił samobójstwo w niezwykły sposób. Podobno niezwykła śmierć spotkała następnego bohatera naszych książek, świętej pamięci generała Sławomira Petelickiego. Ten z kolei nieszczęśnik miał w przerwie na obiad, żona czeka na obiad, poprosiła, by zszedł po butle. Mieli takie pomieszczenie obok miejsca garażowego, gdzie mieli baniaki z butlą, z wodą. Trzyma w jednym ręku taki baniak, 5-litrowy baniak z wodą, drugą ręką ma sobie strzelać w tym momencie w głowę w tak niezwykły sposób, że dwie ekspertyzy, Komendy Stołecznej i Komendy Głównej, wykluczyły możliwość, by na tej broni nie zostawić ani jednego odcisku palca. Wyglądało na to, że najpierw nieszczęsny generał Petelicki strzelił swoją własną skroń, a następnie, będąc martwym, wytarł odciski palców. Teoria spiskowa? Proszę Państwa, mamy takich historii w naszej rzeczywistości mnóstwo. To jest coś niebywałego. Film nasz, kolejna historia, tutaj rzeczywiście troszkę gonię, bo czas jest krótki. Bardzo najmocniej Państwa przepraszam, ale nie przewidywałem tego, że troszkę to się wszystko opóźni. Historia spiskowa, historia dotycząca tego, co się w Polsce dzieje w kwestiach polsko-żydowskich.
To jest opowieść na długą zimową noc, na zupełnie oddzielną opowieść tak naprawdę. To nie jest Terle Spiskowa. Proszę Państwa, to, czego my doświadczyliśmy w kontekście relacji polsko-żydowskiej, walki o prawdę w Jedwabnem, o prawdę na temat tej niemieckiej zbrodni, to jest coś niesamowitego. Nasz film, Państwa film, bo Państwo daliście nam pieniądze na ten film. Gazeta Wyborcza, Newsweek, Radio Z nazwało haniebnym. Film, który broni honoru naszych przodków, broni naszych bohaterów. Film, który pokazuje prawdę o Żydach. O tym, że chcą nam tu zbudować poli, w którym bazujemy na wyłącznie faktach. W którym dotarliśmy do świadków, do których przed nami nie dotarli, do dokumentów. Film, który obnaża prawdę, nazywany jest haniebnym. Tymczasem w tym samym niemałym momencie powstaje za pieniądze państwa, bo państwo byliście sponsorami filmu Wesele 2. Film, który naprawdę jest haniebny. Bo państwo polskie, czyli państwo, my wszyscy daliśmy pieniądze na ten film. Film pod tytułem Wesele 2, gdzie Polacy są przedstawieni jako ostatni, no nie ma chyba gorszych ludzi na świecie. I ten film możecie państwo oglądać w każdym kinie w Polsce. Nasz film tylko w katakumbach. Możemy długo o tym opowiadać. Proszę państwa, co możemy zmienić, co powinniśmy robić? Rzeczywiście, jako kraj, jako ludzie znaleźliśmy się dziś w punkcie, w którym nie planowaliśmy się znaleźć. Atakowani z zachodu, atakowani ze wschodu, mając piątą kolumnę ludzi głupich albo zwyczajnych zdrajców. Mając te naciski ze strony Żydów. Mając takich ludzi jak Donald Tusk, który wiadomo po co tutaj wrócił. Mając taką historię III RP, jaką mamy, gdzie rządzą teczki, gdzie rządzi przeszłość. Bo w naszej historii przeszłość nie ma końca w teraźniejszości, taka to rzeczywistość. My powinniśmy robić wszystko, co w naszej mocy. Ja myślę, że ten dzień wczorajszy był wspaniałym dniem, że to był po prostu dobry dzień. Ja na swój własny użytek podchodzę do takich spraw w taki oto sposób. Staram się robić to, co do mnie należy. Trochę tak, jakbym wszedł na bardzo wysoką górę. Pamiętam, jak pierwszy raz wchodziłem na wzawrat, ja nawet nie starałem się patrzeć wysoko. Ta góra wydawała mi się gdzieś nie do zdobycia. Ale krok za krokiem. My powinniśmy robić dokładnie to samo. Podążać krok za krokiem. Jestem przekonany, że jeżeli będzie nas wielu, coś się budzi. Ja wierzę w to głęboko, widzę to, coś się w nas budzi. Jeżeli będzie nas wielu, to my dojdziemy do tej góry. Tylko rzeczywiście musimy być zdeterminowani, musimy być zjednoczeni. Oczywiście nie mówię tutaj o ludziach, którzy nic wspólnego z polskością nie mają, a mówią o Polsce i o nas w pierwszej osobie. Taki michnik, jeżeli ktoś, nie daj Panie Boże, bo ja z obowiązku czasami muszę, ale sięgnie do wypocin tego nieszczęśnika, to zobaczy, jak tam się pisze w pierwszej osobie. My Polacy mamy robić to i to. My Polacy mamy się wstydzić tego i tego. Ludzie, którzy Polski nienawidzą i nienawidzą polskości, mówią o sobie i o nas. My Polacy pouczają nas z tej perspektywy. Nie liczę na to, że oni się zmienią. Oczywiście każdy ma prawo do nawrócenia i nie można tego prawa nikomu odejmować, ale w tym przypadku przyznaję, moja wiara jest dość ograniczona, jeśli chodzi o nawrócenie michników tego świata. Natomiast mówię o prawdziwych Polakach. My powinniśmy robić to, co do nas należy. Każdy z nas, jak tu jesteśmy, coś może zrobić. Jeden może coś opowiedzieć, drugi przyprowadzić kogoś, kto nie dowierza na takie spotkanie jak dziś. Trzeci wesprzeć działalność takich ludzi, jacy są tutaj w internecie. Czwarty jeszcze coś innego. Piąty może po prostu pójść na Marsz Niepodległości. Każdy z nas może coś zrobić. Nie wierzę w to, że jak tu jesteśmy, jest ktokolwiek, kto nie może czegoś zrobić. Proszę Państwa, jest oczywiście kolejna teoria spiskowa, pseudospiskowa, o której tutaj mówił Grzegorz, dotycząca COVID-u. To jest zupełnie temat w temacie, to już nie ma czasu, żeby to w tym momencie, przynajmniej jeśli chodzi o moją skromną osobę, by ten temat rozwijać. Jest tego naprawdę multum. My powinniśmy robić to, co do nas należy, ze wszystkich sił, a tu, gdzie nasze możliwości się kończą, zdać się na Pana Boga. Ja tak staram się robić na własny użytek, trzymać się tego i wierzę w to głęboko, że tak w życiu człowieka, jak w życiu narodu, to musi przynieść efekt. Z całego serca jeszcze raz dziękuję Marcin, dziękuję Wam wszystkim za to, że mogłem się z Wami spotkać, dziękuję Państwu. Proszę o wybaczenie, że będę musiał opuścić to spotkanie, ale jeśli będzie taka wola Państwa, no to niedługo mam nadzieję znowu się spotkamy, bo z kolei my z Tomkiem Bocińskim będziemy mieli premierę książki Zapis zarazy 2, gdzie razem z Marcinem za chwilę będziemy jeździć po całej Polsce, także w Warszawie i gdzie będziemy rozmawiać o rzeczywistości dotyczącej nas wszystkich, więc mam nadzieję, do zobaczenia niebawem. Jeszcze raz dziękuję za to spotkanie. Wielkie brawa.